Witajcie w kolejnej części kursu AutoCAD 2020. W tym kursie będziemy zajmować się modelowaniem 3D. Poznamy podstawowe narzędzia do tworzenia brył 3D. Czyli tutaj będziemy oprócz prymitywnych brył takich jak walec, kostka czy sfera będziemy także tworzyć je za pomocą wyciągnięć różnego rodzaju. Oprócz brył 3D poznamy także sposoby modelowania za pomocą powierzchni i przekształcania ich na bryły 3D. Oczywiście, także poznamy narzędzie do tworzenia siatek, ich wygładzania i konwersji na bryłę lub powierzchnię. Na samym końcu zajmiemy się tworzeniem światła i sceny, po to, aby stworzyć render naszego modelu 3D oczywiście z dodanymi materiałami i ustawioną odpowiednio kamerą.